Drodzy bracia i siostry, ostatniego dnia naszych rekolekcji spróbujmy zobaczyć, w jaki sposób liturgia, w której uczestniczymy, uświęca moją codzienność. Czyli to wszystko, co się na nią składa, moje zajęcia domowe, moją pracę, studiowanie, chodzenie do szkoły, odpoczywanie, hobby, które lubię robić, w którym się gdzieś realizuję. W jaki sposób Pan Bóg dotyka tych wszystkich sfer, żeby się nie okazało, że świętość to jest tylko to, co robimy w Kościele, że chcemy zamknąć świętość tylko w Kościele. Bo to jest, moi drodzy, problem, który dzisiaj dotyka bardzo mocno Kościół. Chce się ograniczyć liturgię tylko do celebracji w Kościele. I dzisiaj z zewnątrz ludzie mówią, niech się zamkną w zakrystii, a świat ma być świecki. Ograniczenie liturgii tylko do szat, do śpiewów, a moje życie to jest moje życie i nikomu nic do tego. Wspomniałem już w poniedziałek francuskiego teologa, księdza Jeana Corbon, który napisał rozdział katechizmu o sakramentach. I on też napisał taką książkę wspaniałą o tytule Liturgia, źródło wody życia. Ta książka dla mnie stała się kiedyś ogromną inspiracją też dla duszpasterstwa liturgicznego, w którym jakoś mam udział. I on napisał w tej książce, że liturgia przez takie duże L to jest wewnętrzne życie Pana Boga. To jest wewnętrzne życie Trójcy Świętej i to życie jest jak źródło, z którego wypływa rzeka wody życia. Trochę to, o czym wczoraj słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Boże życie wylewa się na cały świat i wylewa się dwoma strumieniami. I te strumienie są równoległe. Jednym jest celebracja w Kościele, to co robimy tutaj teraz, sakramenty. Drugim strumieniem jest moje życie, jest moja codzienność. Te strumienie muszą być ściśle ze sobą powiązane. I najpiękniej o tym powiązaniu Kościół mówi wtedy, kiedy mówi o kapłaństwie. Niestety, chociaż już minęło wiele lat od Soboru Watykańskiego II, to temat kapłaństwa jest jeszcze w Kościele nie do końca odkryty. Zwłaszcza temat kapłaństwa powszechnego wszystkich ochrzczonych. Bo kiedy słyszymy słowo kapłan, to co nam od razu przychodzi do głowy? To są księża, to biskupi, to papież, to ci w czerni. I mamy rację. Ale popatrz teraz na prawo, popatrz na lewo, spójrz do tyłu. To też są kapłani. W kapłaństwie powszechnym. My jako księża przyjęliśmy sakrament święceń, żeby wam służyć, żeby być tutaj ręką Chrystusa, który sprawuje sakramenty. Ale najpierw chrzest święty również nas, każdego z nas, konsekrował, namaścił na kapłana w kapłaństwie wspólnym wszystkich ochrzczonych. W pierwszym liście świętego Piotra czytamy: wy jesteście królewskim kapłaństwem, ludem Bogu na własność przeznaczonym. Śpiewamy taką pieśń, już niedługo Wielki Czwartek, ludu kapłański, ludu królewski, zgromadzenie święte, ludu Boży, śpiewaj swemu Panu. To jest o nas wszystkich. Moi drodzy, teraz kluczowe jest to, żeby zrozumieć, jakie zależności istnieją między tym kapłaństwem służebnym nas, księży, a kapłaństwem powszechnym wszystkich ochrzczonych. Kapłaństwo wspólne, to, które otrzymaliśmy przez chrzest, służy do tego, żeby oddawać Panu Bogu swoje życie w ofierze. To, o czym wczoraj wspominałem, teologii trzech ołtarzy. Składamy ofiary duchowe na ołtarzu naszego serca. To znaczy, że żyjemy po chrześcijańsku.
uwielbiamy Pana Boga wszystkim, co robimy w życiu, w naszej codzienności. Natomiast Pan Jezus doskonale wie, że to jest bardzo trudne, że własną siłą, własną mocą nie jesteśmy w stanie tak żyć, dlatego wybiera pewnych mężczyzn, których sam chce, którzy będą wiernym w tym pomagali, którzy będą służyć, którzy przez swoją posługę będą przedłużać działanie Chrystusa w świecie. Ale dalej możemy myśleć, ale tak ubrać ten ornat, stanąć przy ołtarzu, no to jest kapłaństwo, to jest coś. A to życie chrześcijańskie, to przecież nic takiego spektakularnego. Ale jeżeli będziemy tak myśleć, to będziemy mieli wielki problem w niebie. Bo czytamy w Księdze Apokalipsy, że świątyni tam nie dojrzałem. Tam już nie będzie znaków, tam już nie będzie symboli. Tam będzie liturgia życia, gdy ja, który uwielbiam Boga. I kiedy sięgniemy do Księgi Zachariasza, to przeczytamy takie słowa. Przyjdzie taki czas, będzie taki moment w historii, czas przyjścia Chrystusa, kiedy każda rzecz dostanie napis poświęcony Panu. W świątyni jerozolimskiej taki napis był wygrawerowany tylko na przedmiotach kultu. No tak jakbyśmy dzisiaj na wszystkich tutaj sprzętach, których używamy w Kościele, napisali poświęcone Panu. A Zachariasz pisze, że przyjdzie taki czas, kiedy każdy garnek, kiedy każdy kocioł w Jerozolimie będzie miał napis poświęcone Panu. Co to dla nas oznacza? To znaczy, że Twój odkurzacz może być święty. To znaczy, że Twoje garnki mogą być święte. To znaczy, że Twój laptop może być święty. Twój aparat, którego używasz do pracy, może być święty. To znaczy, że kierownica Twojego samochodu może być święta. I będzie miała napis poświęcone Panu. Nawet Twój telewizor, Twój smartfon może być święty. Może mieć to wygrawerowane. Jeżeli używasz tego, uwielbiając Boga, jeżeli wykorzystujesz to dla pomnażania Jego chwały. I moi drodzy, całe nasze życie jest święte, wszystko, co w nim robimy. Obieranie ziemniaków może być liturgią. 8 godzin w pracy może być liturgią. Opieka nad dziećmi to też jest liturgia. Godziny spędzone nad książką w domu, w szkole czy na uczelni to też jest liturgia. Opieka nad starszą, chorą mamą to też jest liturgia. Spacer z przyjacielem to też może być liturgia. Gra w piłkę, gra w tenisa, inne Twoje hobby, które masz, pływanie, siłownia to też może być liturgia. Jeżeli tylko robisz to na chwałę Pana. Jeżeli żona wstaje o 4 rano, bo mąż wyjeżdża gdzieś w delegację i wie, że nie zadba o to, żeby zrobić sobie kanapki do pracy, będzie głodny, jak będzie jechał. Wstanie o 4 rano, przygotuje mu to śniadanie, potem pójdzie spać. To też właśnie jest liturgia. A co jest takim papierkiem lakmusowym, moi drodzy, który sprawdza, czy robię to na chwałę Pana, czy nie robię tego na chwałę Pana? Ten ołtarz. Czy możesz dzisiaj, za chwilę, jak mówiłem, kiedy przyjdzie moment przygotowania darów, położyć na tym ołtarzu to wszystko, co robiłeś, co robiłaś od ostatniej mszy świętej, od wczorajszego dnia. I możesz powiedzieć Panu Bogu, tym wszystkim Ciebie, Boże, uwielbiam. Bo robiłem to uczciwie, bo robiłem to w czysty sposób, pomnażając dobro, wykorzystując talenty, które mi dałeś.
Czy możesz tak powiedzieć o wszystkim, cokolwiek robiłeś czy robiłaś od wczorajszego dnia, od tej dziewiątej, większość z was pewnie właśnie na tej mszy świętej wczoraj była, do tego momentu. Konstytucja o liturgii Soboru Watykańskiego II mówi, że liturgia jest źródłem i szczytem działalności Kościoła, jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. I skoro jest szczytem, to wspinając się na ten szczyt, niosę ze sobą całego siebie, niosę całą moją codzienność. I na przykład, czy dzisiaj rano tak wstałaś, że uwielbiłeś tym Boga? Ja przyznam się, że dzisiaj miałem naprawdę taki duży kryzys rano, żeby wstać. I no to nie, chwała Boża, to nie były pierwsze słowa, które gdzieś mi się cisnęły na usta. Raczej był taki marazm, dopiero później, jak tak się człowiek rozbudził, to mógł o tym pomyśleć. Ale warto od samego rana patrzeć na to, czy dziękuję od razu Bogu za kolejny dzień, czy pierwszą moją myślą to jest skierowanie się w stronę krzyża. Dziękuję Ci, Boże, za to, że mam kolejny dzień. Chcę dzisiaj pomnażać Twoją chwałę. Czy w taki sposób przygotowaliście dzisiaj może śniadanie, jeżeli ktoś już je jadł wcześniej? Że tym uwielbiałem Boga w spotkaniu ze sobą przy stole, w rozmowie, czy może narzekał ktoś, że masz lewe ręce, sam sobie nie możesz zrobić, albo wspólny obiad to jest wręcz czasem katorga, bo o czym ze sobą gadać? Moi drodzy, czy tym uwielbiamy Boga? I Eucharystia, ten ołtarz, nam to weryfikuje. Ale na szczęście liturgia nie jest tylko szczytem, na który się wspinamy, ale jest także źródłem życia chrześcijańskiego. Czyli, moi drodzy, to wszystko, czym nie udało mi się uwielbiać Boga, bo było słabe, bo było grzeszne, bo było egoistyczne, też mogę złożyć na ołtarzu i prosić, żeby Chrystus to zabrał, żeby to przemienił, bo tylko On może to zrobić. Drodzy bracia i siostry, mamy dostęp do ciała Chrystusa w Kościele. Możemy Go dotykać z wiarą w sakramentach, a On nas będzie przemieniał w siebie. Będziemy stawać się tym, którego przyjmujemy. Ale nie tylko po to, żeby to zostawić tutaj, żeby ucieszyć się dla samego siebie tym. Bo Pan Bóg nie chce się zamknąć tylko w tabernakulum. On chce wyjść dzisiaj razem z Tobą do Twojej codzienności. On chce z Tobą codziennie jeść śniadanie. On chce z Tobą iść do pracy. On chce iść z Tobą na uczelnię, do szkoły. On chce być w Twojej relacji małżeńskiej. On chce być z Tobą wtedy, kiedy opiekujesz się wnukami. On chce być w Twoich przyjaźniach. On chce być w tym, kiedy odpoczywasz. On chce być z Tobą na wakacjach. Po to, moi drodzy, tutaj dotykamy Jezusa, żeby nasze życie stawało się święte. Jestem świątynią Boga. Pan Bóg nie zadowoli się tylko jedną godzinką w tygodniu, kiedy przychodzę na mszę świętą, czy jakąś chwilą modlitwy w ciągu dnia. Nie tylko na tym Panu Bogu zależy. Panu Bogu na Tobie zależy. Na całym Tobie, na całym Twoim życiu. Takim, jakie ono jest. No dobrze, ale może jakieś praktyczne wskazówki. Moi drodzy, żeby nasza codzienność, wszystko to, co robimy, stawało się liturgią, to potrzeba, żebyśmy nasze życie rodzinne przeżywali w rytmie roku liturgicznego. Rytm życia rodziny często wyznaczają dni pracujące i weekendy, ferie, wakacje. To są najczęściej takie pierwsze wpisywane do kalendarza rodzinnego sprawy. Bo trzeba bukować bilety na wymarzone wakacje,
bo trzeba zdobywać różne kwalifikacje, trzeba wygrywać turnieje, trzeba się szkolić i tak dalej, trzeba zdobywać pieniądze, żeby żyć. I jak w to, w ten kalendarz wpleść rytm roku liturgicznego? Moi drodzy, nie będzie tutaj nie wiadomo czego odkrywczego, ale chcę podzielić się kilkoma wskazówkami z mojego doświadczenia, trochę z mojego domu, z domów moich przyjaciół. Po pierwsze, niedziela. Niedziela to naprawdę ma być dzień świąteczny. W tym dniu powstrzymujemy się od pracy, ubieramy się elegancko, odświętnie, spędzamy ze sobą więcej czasu. Kiedy przygotowujemy posiłki, wyciągamy świąteczną zastawę, może biały obrus. Przygotowujemy razem obiad. Wszyscy staramy się w to zaangażować, a nie tylko niech mama to zrobi, czy babcia, albo tata, różnie bywa. Wszyscy staramy się zaangażować w to wspólne dzieło. I oczywiście w centrum dnia stawiamy wspólne uczestnictwo we mszy świętej. Również na wakacjach, jak planujemy wyjazdy, dzisiaj w każdej części świata na dobrą sprawę mamy dostęp do kościoła. Może to być inny ryt katolicki, może być w innym języku, tego nie rozumiem do końca, ale jestem i Bóg mnie uświęca w tym świętym miejscu. Warto się zapytać, czy planuję wakacje w taki sposób, że zaczynam od zaplanowania, gdzie będę w niedzielę na mszy świętej. Bo potem często spowiadamy się z tego, nie byłem na mszy świętej, bo byłem na wyjeździe. Ale czy sprawdziłeś, czy sprawdziłaś, że gdzieś tam w okolicy jest kościół? A jakoś tak pomniałem. Niedziela, dzień świąteczny, centrum jest msza święta. Dzień inny niż wszystkie w tygodniu. Po drugie, moi drodzy, świadectwo życia z Bogiem rodziców wobec dzieci. To jest niesamowicie ważne. Nigdy nie zapomnę takiej wizyty u moich przyjaciół, którzy w każdą niedzielę, słuchajcie, w każdą niedzielę przygotowują się do tego, żeby po obiedzie swoim dzieciom jeszcze raz opowiedzieć Ewangelię, którą przed chwilą słyszeli w kościele, z którego wrócili. Tak trochę swoimi słowami, troszeczkę wyjaśniając, trochę może nawiązując do tego, co ksiądz mówił w kościele. Co tydzień, na zmianę, on i ona. Jak wjeżdża deser na stół, to wtedy dzieci siadają, oni na nowo jeszcze raz przypominają im o tym, jaka była Ewangelia. Żeby dzieci to zrozumiały, żeby też zobaczyły, że dla rodziców to nie jest jakaś abstrakcja. Ale to jest coś bardzo ważnego. I widzę, moi drodzy, jak zupełnie inaczej już dzisiaj, kiedy te dzieciaki powoli kończą szkołę podstawową, jak one przeżywają taki okres buntu, bo on się już zaczyna pojawiać. Wobec Pana Boga, też wobec trochę Kościoła, wobec rodziców. Zupełnie inaczej to przeżywają. Warto włożyć trochę wysiłku. Ale to będzie owocować. Naprawdę. Tak samo tłumaczenie dzieciom tego, że Kościół to jest zupełnie inne miejsce niż wszystkie inne na świecie. To nie jest plac zabaw, to nie jest stadion piłkarski, to nie jest mój pokój, mój dom, gdzie mogę robić wszystko czasem. Że to jest miejsce, w którym obowiązują inne zasady. To jest miejsce, w którym jest obecny Bóg, przed którym właśnie muszą się zazębiać te dwa doświadczenia. Bojaźni Bożej i fascynacji Bogiem. Bo jak nie, to przyjdzie taki moment, że skończy się zabawa dla dziecka i do kościoła nie będzie chciało chodzić, bo nie odkryje wartości chodzenia do kościoła. Nie odkryje tego właśnie czegoś fascynującego, ale z drugiej strony szacunku do Boga w bojaźni Bożej. I potem jest dramat. Nie chcę, bo nie wiem po co.
Dalej, moi drodzy, zachowujmy wszystkie tradycje chrześcijańskie, jakie w naszych domach od wieków były zachowywane, związane często z danym okresem liturgicznym. Za chwilę, w piątą niedzielę Wielkiego Postu, będziemy w Kościele zasłaniać krzyże po to, żeby przeżyć post dla oczu, żeby zastanowić się nad tym, jak ważny jest to znak dla naszego zbawienia. Może warto ten krzyż, który mam w domu, również zasłonić i taki post oczu też w domu przeżywać. Tak możemy wyliczać wiele różnych sytuacji. Robienie wieńca adwentowego, zapalanie tych kolejnych świec. Ale żeby to też robić, to może potrzeba w ogóle wyznaczyć jakieś konkretne miejsce w domu do wspólnej modlitwy i dbałość o to miejsce. Może, żeby pojawiały się tam świeże kwiaty. Nie wstydźmy się krzyża, świętych obrazów w domu. Są naprawdę przeróżne rzeczy w domach wieszamy, stawiamy, ale dzisiaj mówi się, to nie nowoczesne, żeby krzyż wisiał, żeby obraz Matki Bożej Karmiącej wisiał w sypialni. To nie nowoczesne. Zadbajmy o to, żebyśmy mieli gdzie się wspólnie w domu gromadzić na modlitwie. Co będzie pociągać dalej? Właśnie to, że będzie to dla nas może jakaś motywacja. Mamy to miejsce. Gromadźmy się tam. Kolejna sprawa to jest zachowywanie postów, powstrzymywanie się od zabaw w Wielkim Poście i hucznych. Moi drodzy, to są rzeczy wypracowane przez tradycje od wieków. A dzisiaj chce się to troszeczkę tak rozmydlać. Ten post piątkowy. Ile osób dzisiaj się spowiada właśnie z tego, nie pościłem, nie pościłam? Bardzo dużo. Jakby to gdzieś schodzi na dalszy plan. Moi drodzy, nie będę wymyślać niczego nowego. To wszystko znamy. A jak nie znamy, no to dobrze było to może usłyszeć. Ale chodzi o odświeżenie tego, co w Kościele zaczęło trochę zanikać przez takie życie konsumpcyjne, że biegniemy, nie mamy na nic czasu, wszystko mamy podane na tacy, wszystko jest w takiej formie instant. A życie w rytmie roku liturgicznego to jest życie, gdzie czasem się zatrzymam, gdzie popatrzę na Chrystusa, który w konkretny sposób w danym czasie działa i chce uświęcać moją codzienność. Czy my właśnie tak żyjemy? Bóg chce nas uświęcać już tutaj, żebyśmy mieli życie, prawdziwe życie na wieki, razem z Nim.